Przecież to jest fragment, no właściwie prywatnej korespondencji, że to był jedyny film, który wywołał ze strony Leszka Kołakowskiego pewien opór. Znaczy on, mimo że zaakceptował scenariusz, być może nie do końca wyobrażając sobie ten koniec z kratą dodaną jeszcze przez Macieja, być może nie wyobrażał sobie tego aż tak dosłownie. W każdym razie miał tutaj jakieś zastrzeżenia, że ta twarz nie kończy w błocie, tak jak w bajce, tylko jest wyniesiona do jakiegoś innego świata, gdzie może się zamienić w słońce. To jest zresztą taka gra archetypa. Ale jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy chcę tutaj powiedzieć chyba o zupełnie podstawowym motywie robienia tych filmów. I to jest coś, bez czego, jeśli mogę Państwa o coś prosić, proszę się do pisania scenariuszy czy robienia filmów nie zabierać. To jest taki udział emocji, która nie daje człowiekowi spokoju. I w moim przypadku ona się wywodziła właściwie z dzieciństwa, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem tę książkę. I oczywiście nie będę się mądrzyć i mówić, że gdy miałem 9 lat, to jej treści zrobiły na mnie jakieś wrażenie, bo ja je po prostu nie rozumiałem. Natomiast wrażenie zrobiły na mnie ilustracje. Przygotowałem tutaj trzy takie kadry. Jeśli można poprosić pana z kabiny projekcyjnej, by pokazał ilustrację do pięknej twarzy. Tak wyglądał Nino, narysowany przez Andrzeja Heidricha w pierwszym wydaniu 13 bajek z Lesa Lajloni dla dużych i małych 1963 roku. I ten rysunek pamiętam do dzisiaj, jako coś, co wzbudziło mój niepokój. Ja myślę sobie, że ten niepokój nie bierze się nawet z tego, że ta postać nie ma twarzy, tylko z tego, że w gruncie rzeczy jest w niej wykręt, ponieważ my nie wiemy, czy ten brak twarzy oznacza, że ona jest przejrzysta, tak jak to zaproponowałem w filmie, czy też nie, ponieważ Heidrich umieszcza ją powyżej zębów zamku. Stąd wziął się Nino z tym owalem, przez który mogliśmy oglądać na różnego rodzaju archetypowe figury, na przykład słońce, no to jest dość z kolei znana symbolika platońska. Jeśli mogę prosić, to poproszę o kolejne zdjęcie. Poproszę o ilustrację numer 2. To jest pierwowzór Nino. Myśląc o tym, że w gruncie rzeczy głównym problemem naszego bohatera jest to, że jemu idea piękna pomyliła się z jego własną twarzą, choć być może rzeczywiście niezmiernie piękną, chciałem się odwołać do jakichś dzieł malarstwa światowego, które byłyby powszechnie znane. Tylko mój problem polegał na tym, że w momencie, w którym pisałem scenariusz, nastąpił taki etap rozwoju reklamy, że te dzieła zostały zawłaszczone przez różnego rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowe na takiej zasadzie, nie wiem, po pierwsze Platona, po pierwsze Arystotelesa równa się najlepsza polisa na życie, albo, nie wiem, palec z Kaplicy Sykstyńskiej, to z całą pewnością ta, nie inna telefonia komórkowa. W związku z tym ja zrezygnowałem z Rafaela po dość takim, powiedziałbym, dojmującym przeżyciu, kiedy ucieszony, że znalazłem rozwiązanie, jak ma wyglądać Nino, poszedłem do sklepu, żeby sobie rzeczywiście kupić butelkę wina i ze zgrozą zauważyłem, że na półce stoi wino marki Rafael z powszechnie znanym portretem. Wtedy zdecydowałem się na znacznie mniej znanego malarza, na Angelo Bronzino, ale to jest portret, który również należy do kanonu malarstwa światowego. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która już właściwie tak traktuje o warsztacie robienia adaptacji. Jestem z takiej szkoły, która mówi, że należy możliwie najwięcej co do takich rozwiązań ikonicznych zaproponować już na poziomie scenariusza. Jeśli postaci w tej bajce mają czyjeś twarze, to większość widzów na tym nie traci. No przecież one muszą jakoś wyglądać. Natomiast być może wśród tych widzów znajdzie się historyk sztuki, który będzie mieć dużą frajdę, a dla mnie to będzie ilustracja pewnego sporu, który moim zdaniem przenika całą tę
bajkę. Poproszę o trzecią ilustrację. A na tym panu był wzorowany, uczony król. To jest głowa Arystotelesa z Muzeum w Wiedniu. Zresztą zadedykowana już w przyszłej edycji kinematografu, która ma być o metafizyce. I w ten sposób ustawiło mi się to w gruncie rzeczy w taką triadę sporu o uniwersalia co do piękna tej twarzy. Nino byłby platonikiem, choć takim szczerze mówiąc nie do końca nauczonym tego, przed czym ostrzegała Diotyma. Król byłby arystotelikiem, natomiast figurą dość niepokojącą jest oczywiście właściciel Lombardu, ale dla mnie to jest nominalista, konwencjonalista, ktoś, kto uważa, że piękno jest jedynie sprawą umowy. Zastawienie czegoś, czy kupno czegoś, to też czynność, która bazuje na umowie. Gdy ta umowa przestała obowiązywać, właściciel Lombardu pozbył się tej twarzy, chociaż być może mógłby zrobić z niej jakiś użytek. Myślę, że teraz jest dobry moment, ponieważ organizatorzy powiedzieli mi, że my w żadnym przypadku nie możemy przedłużyć naszego spotkania, by Państwo, jeśli oczywiście chcą, o coś zapytali. Jeśli nie, to ja jestem do Państwa dyspozycji do późnych godzin nocnych i możemy się spotkać w jakimś trybie mniej oficjalnym. Zapraszam na kawę czy też na coś takiego. Nie na wino marki Rafael, bo na pewnością było podłe i nadrabiało miną, jeśli tak to można ująć. Ten film Piękna twarz, a to też mam na to zgodę Macieja i muszę to powiedzieć, miał dla mnie także bardzo osobiste znaczenie, ponieważ w momencie, w którym został realizowany w naszym domu, pojawił się pies, no właściwie jamnik, ale nie do końca. I jego uroda skłoniła nas do tego, że otrzymał imię Nino. Niestety opuścił nas kilka dni temu na zawsze, ale odegrał w naszej rodzinie bardzo ważną, integrującą, jak i dominującą rolę. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać, to ja chętnie coś powiem. Natomiast teraz jest jeszcze czas na to, żeby pokazać jeszcze jeden film z tego nurtu, powiedziałbym, nazwijmy go łącznie platońskim, co do interpretacji tych bajek. To jest film o Wielkim Wstydzie. Tak? I wówczas jeszcze nam zostanie 5 minut do momentu, kiedy będziemy musieli wyjść z sali. To, co oglądamy o Wielkim Wstydzie? To zwróćcie uwagę, jeśli można prosić, na taką syntezę prawdy i dobra. Tam się pojawiają trzy takie figury, ale to co ja będę mówił, o czym jest film, to proszę.